Czuwaj. Jest z nami harcmistrzyni Julianna Zapart, która na tegorocznej Watrze zajmuje się programem instruktorskim oraz konferencją. Julko, powiesz nam, czym różnił się program instruktorski od tego dla uczestników? W tym roku program instruktorski to było wyzwanie instruktorskie, gdzie uczestnicy wychodzili na noc do lasu. Tam spaliśmy w hamakach, oglądaliśmy gwiazdy, mieliśmy rozmowy instruktorskie przy ognisku i tak naprawdę przeżywaliśmy taką instruktorską przygodę. Zajmowałaś się również konferencją instruktorską. Powiesz nam, jakie tematy były tam poruszane i ilu uczestników, ilu chętnych zgłosiło się do wzięcia udziału właśnie w niej? Było około 80 uczestników na różnych obszarach. Konferencja instruktorska jakby była skupiona wokół tematu zmiany. Zmian w różnych tak naprawdę obszarach, zmiany w organizacji, jaki wpływ ma wędrownik na zmiany w ZHP, jaki wpływ ma na zmiany w środowisku, w którym działa, jak to działa wizerunkowo, zmiany związane ze zmianą następcy, kwestia wychowywania następcy, a wyboru wśród demokratycznego wyboru wśród wędrowników. Myślę, że są to jak na instruktorów przystało bardzo, bardzo odważne tematy i bardzo ważne zarazem, dlatego gratuluję Ci całego programu, jaki stworzyłaś, sukcesu, jaki odniósł i dziękuję Ci za wspólną rozmowę. Dziękuję. Czuwaj. Czuwaj.